Dr Piotr Arłukowicz, absolwent Wydziału Chemii, autor doktoratu z chemii teoretycznej, aktualnie wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Od najmłodszych lat rozmiłowany w naukach ścisłych, pasjonat programowania i grafiki komputerowej, ekspert w dziedzinie obsługi Blendera, programu do animacji 3D oraz autor internetowego polskiego kursu Blendera. Uhonorowany tytułem Nauczyciela Roku Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowca w ogóle najlepsze jest poszukiwanie tego, czego jeszcze człowiek nie wie. Jeżeli na przykład stawiasz sobie jakieś pytania i szukasz odpowiedzi, to znalezienie odpowiedzi na to pytanie to jest taki najbardziej nakręcający wewnętrzny sukces, że nagle nie było czegoś, nie wiesz, nagle się dowiadujesz. Jesteś jedyną osobą przez chwilę, która o tym wie. To jest super. To bardzo nakręca i jakby daje dużo siły do pracy. Na uczelni jest tak, że za każdym razem jest coś innego. Nie można wpaść w rutynę, bo zawsze są coraz to nowi ludzie, których się uczy, coraz to nowe problemy, które się próbuje rozwiązać, a więc ciągle się znajduje jakiś nowy element, nawet w tym, co się robi już od wielu lat. Na przykład przychodzi ktoś mądrzejszy i mówi, słuchaj, to się robi zupełnie inaczej. I nagle coś, na czym się siedziało godzinami, rozkminiało i szukało jakichś rozwiązań, daje się ogarnąć w zupełnie inny, prosty sposób, który jest zaskakujący na początku i to jest taka niespodzianka. Niespodzianki są co dzień, jak się dobrze poszuka. Mam kilka takich podstawowych założeń, które próbuję jakby wymóc na pracy ze studentami. Zasada jedna jest taka, że mogą mnie zapytać o wszystko, ale ja wtedy mogę na niektóre pytania nie odpowiedzieć. To jest taka symetria troszeczkę, oni się nie muszą bać, ja nie muszę się spinać. Inna rzecz to jest taka, że mówimy od razu sobie prawdę. Próbuję ich nauczyć tego, że jak im się czegoś nie chciało zrobić, to przychodzą i mówią, nie chciałem się, sorry, zawaliłem. I takie grupy się czasami trafiają, że daje się to przeprowadzić. I wtedy, kiedy oni zaczynają być już tacy fajni, że można z nimi porozmawiać, można ich zaprosić na kawę do pokoju, przychodzą, pytają o różne rzeczy, nieraz coś opowiadają, wtedy odchodzą. To jest taka smutna chwila, kiedy ma się to wrażenie, że się poświęciło dużo wysiłku, dużo czasu im i oni kończą studia i jakby zabierają to ze sobą, idą gdzieś w życie, działają dalej, coś z tego może wynieśli, nie wiem. Pojawiła się z jakiegoś powodu u mnie potrzeba zrobienia jakichś rysunków, które byłyby w 3D. No jak się zacząłem uczyć Blendera, okazało się, że to jest bardzo fajne. Wciągnęło mnie to, a później zrobiłem z tego większą część swojego życia, bo to jest temat bardzo nośny. Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz, polski kurs Blendera. Jak nagrałem pierwsze tutoriale, okazało się, że to jakoś wychodzi, zacząłem nagrywać następne, nagle ich się zrobiło 300. Po 3 latach jest to chyba największy kurs w Polsce, ludzie korzystają z tego za darmo i tak powinno pozostać. I okazało się to dużą taką przygodą. Teraz studenci w ogóle inaczej podchodzą do pewnych rzeczy i myślę, że trzeba byłoby zmienić nauczanie tych studentów pod tym kątem właśnie, żeby pozwolić im na taką dorywczość, akcyjność, jakby szybkie ogarnięcie bardzo wielu informacji w bardzo krótkim czasie. To jest coś, czego my na przykład jako starsi już za dobrze nie potrafimy robić. To jest taka naturalna tendencja wynikająca z postępu techniki. Więc jak technika zmienia ludzi, to powinno się ich uczyć również w taki sposób, żeby to było dla nich owocne, żeby jak najwięcej z tego wynieśli, zamiast na siłę ich usadzać gdzieś w ławkach i kazać wkuwać na pamięć cokolwiek, co jest bez sensu.